Cześć, tutaj Bardy5017 i witam was w odcinku pilotażowym z Poland 2. To jest dosyć stara polska gra polskiej firmy Reality Pump. Dosyć dużo jest odcinków na internecie, ale ja tak sobie pomyślałem, że zrobię swoją własną serię. Akurat do tej gry mam sentyment, ponieważ to była moja pierwsza gra przed Spartanami i przed tym mrocznymi wiekami, ale to mroczne wieki są po Spartanach, a przed Spartanami byli Polanie 2. Jak widzicie trójwymiar mojej filmy nareszcie dotarły do 3D, więc bardzo dobrze. No to co? To będzie taki odcinek pilotażowy. Najpierw potyczkę sobie walnijmy i chyba damy sobie... A najpierw chyba dosyć chyba łatwą. Albo... A dajmy Twisted Canyons. Wojna wiosek może być. Akurat jest coś takiego, że wojna wiosek to po prostu macie, że rozbudowujemy wioskę, tam budynki robimy, rekrutujemy z nich jednostki i atakujemy wioskę przeciwnika. Jak damy bitwę, to po prostu mamy tylko jeden budynek i rekrutujemy tam wszystko. Ale my oczywiście damy wojny wiosek, sojusze mogą być dozwolone. Gracz na razie łatwy, tylko jeden, może później będzie dwóch. Dodamy start i jak się to będzie wczytywało, to mam do was jedno zasadnicze pytanie. Czy mnie słychać? A tak inaczej. A drugie pytanie to... Chyba dała się tutaj pauzę robić, nie? Da się. No to chciałem się zapytać was, moich widzów, których jest chyba aktualnie 11, czy mógłbym zmienić nazwę kanału na YouTubie? Oczywiście bez tam usuwania filmów i tak dalej, że tam nowy kanał robić nie. Tego nie chcę, więc będziemy po prostu zmienię nazwę kanału. I tym razem raczej zmienię nazwę kanału na Centaler. Mam nadzieję, że bardziej fajna nazwa od Bartka5017. Powinno być dobrze. Więc taka nowinka dla was, że możliwe, że za chwilę nie będziecie mogli mnie wyszukać pod Bartkiem5017, bo będę... Potrzebujesz siekiery? Bo będę Centalerem. No to zaczynamy grę. I oczywiście zaczynamy od barykady naszej wioski, bo ta wioska dosyć wolno. Okej, chyba tak. Aj, trochę ta myszka źle chodzi mi. Pyk. I damy tutaj palisadkę, żeby nas tutaj nikt nie zaatakował. Oczywiście drwale bez swojej teściowej nic nie zrobią. Bez teściowej po prostu... Co za ciężka. Jakoś wolno to robią. Jak ta lala. Czy nie szyć? Mam nadzieję, że głośność jest dobra. Najwyżej trochę... Proszę, trochę przyciszę. Już chyba powinno być lepiej. Z moim komentarzem i z głosem z gry. Najpierw dajemy tu włócznika, a to budujemy szybciutko. I chyba tutaj jeszcze jest. Niech się mu rypną do góry. Tralala. Tutaj też. Nie da się? Nie da się. Pomóż. Ich jest tylko czterech. No to idziesz jeden tu. A może lepiej napijmy się i miodu. Drugi. A raczej mam nadzieję, że się wam spodoba ta gra. Siekiery? Bo to jest nawet całkiem spokojna rozgrywka. Tutaj nie ma co się tutaj gniewać. Tylko dlaczego tu jest dwóch, tutaj jest jeden, a tutaj jest. Chciałeś coś?
pomóc ci w No czymś? I o to chodzi. Czyli po pierwsze zabarykadowaliśmy się i to bardzo dobrze. Czas by wsłabić naszej tej i odwagą. Nasza inicjatywa jest dosyć dobra. Tu jest most, który powinniśmy zniszczyć. Tam wybudujcie palisadę, ty tam zadajmy się z wami rozprawić. To po pierwsze. Ty idź, wyjdźcie tu, czterech niech idzie tu. I po pierwsze, co tutaj? Taki to będzie pilotażowy filmik, więc zaczynamy. Po pierwsze, tutaj mamy takie zakładki, gdzie po prostu możemy rekrutować jednostki. Drwal nam wszystko buduje. Łowca to taki strzelec dosyć marny. Woj to już jest po prostu chłop z jajami, taki po prostu chłop z jajami, który atakuje, na klatę bierze i zabija wszystko. Włócznik to jest w pewnym sensie sędziwy łucznik, tylko że z włócznią i tarczą, więc dosyć dobrze. Rycerz to po prostu koks, taki pudzianowski w zbroi. Wiedźma to taka stara jędza. Kapłan stary dziad. Czarodziejka to taka pannica z laską. A mag to mag. Jak znacie Merlina, to wiecie. Czyli mamy tylko dwie obory. Bo akurat naszym podstawową ekonomii jest mleko. Bez mleka, jak widzicie, się nie rozwijamy. Tam, jak słyszałem, zburzyliśmy ten most. Pyk. Tutaj szybko to. I trzeba chyba trójząb ulepszę, żeby lepiej zadawać. Czyli większe obrażenia zadawać. Czyli mam nadzieję, że wam się podoba taka gra. Dajemy chyba dwóch pastuszków i jedną krowę jeszcze. A, mam już pastuszka, więc tu. Masz panie nowego poddanego! Jeja, piękne to jest, piękny dialog. Piękne dialogi są. Wybudowaliśmy budę. Chciałeś coś? Chodźcie czterej, nie tam, tylko tu. Dobra, już idę. I zawsze będą atakować tutaj, najczęściej. Więc tutaj robimy następną wieżę. Tutaj jedną. Jaki pedał? Od razu zamykamy. Nie wiem, o co chodzi. A tu jest dosyć rzadko, ale też może się tutaj coś zdarzyć nieszczęśliwego. Co mnie tykasz? Okej, tutaj wybudowali, tutaj już budują. Nie możesz tego zrobić sam. Akurat to chciałem wam... Chcę wam pokazać dosyć inną grę. Też strategię fajną. Tylko, że... Na twoje rozkazy, panie. Już w lepszej jakości, mam nadzieję, że rozdzielczość ekranu już jest znacznie większa. Zlecone prace zakończone, panie. Bo Spartanie to jest taka dosyć stara gra, która mojej rozdzielczości nie ma w swoim zakresie. Okej, możemy krowy. Krowy oczywiście. Tak wygląda nasza podstawa naszej ekonomii. Hurra! Mamy nową krowę! Dziękuję bardzo. Dwie krowy, po prostu krowy są najważniejsze w tej grze. Jeśli macie polanie 2, to wiecie, a jeśli nie macie, to możecie najwyżej sobie ściągnąć z takiej strony jak Kick-Ass. Dosyć ciekawa. Stronka, gdzie można torrenty i później chyba u torrencie co ja wam będę uczył was hakowania. Tutaj jestem! Znaczy pobierania dosyć niewłaściwych. Okej, krowy na maksa. Ja po prostu... Masz jakiś problem? Hurra! Kiedy ja miałem krowę! Pierwszą komunię, chyba w 2005. Któryś tam 2000 już więcej, wtedy z tej forsy, z pierwszej komunii, dostali, zakupili rodzice, krówkę? Z naszych pieniędzy oczywiście, zakupili rodzice komputer. Ten, który właśnie nad nim nagrywam, ten akurat dosyć duże są dzieje, że ciągle się crashował i tak dalej i tam po prostu musiałem zmienić wszystko razem z kartą graficzną i tak dalej, więc powinno wszystko płynnie grać, płynnie lecieć.
no to jakiś progres musi być, więc świątynię budujemy. Tylko gdzie ją dać? Gdzieś tutaj. Budujcie tam. O, coś chyba się zrobiło. Oni wyglądają chyba... Nie pamiętam, z jakiej gry też tak wyglądali. Zapomniałem. Jeden woja, żebyście zobaczyli. I włócznik. Szyć z łuku, czy nie szyć? Oto jest pytanie. No, chodź tu. Masz, panie, nowego poddanego. O wuj. Będzie jakaś rozruba? On lubi po prostu rozrabiać. Masz, jak panie, widzi, jest w zbroi, z mieczykiem. Po prostu już czeka na jatkę. Melduje się. Włócznicy są mocniejsi od łuczników, ale mają mniejszy zasięg. Coś za coś. Okej, łuczniku, wychodź. Ty tu. Do usług, wasza. I właśnie tym pilotażowym odcinkiem chciałbym wam zaproponować właśnie serię, bo to jest taki pilotażowo pierwszy odcinek z tego. Po prostu taki, żebyście zobaczyli, zapoznali się z tą dosyć ciekawą moją propozycją. Czego? Jeszcze jest ta animacja tych piękna tej budowy, po prostu każdy szczególik jest po prostu jest budowany. To jest przepiękne. Mamy kapłana. Okay. Wymieniałem cięciwe. Jestem gotów. Idź tu. Trzeba zabarykadować na maksa. A ty tam. Po co się stało? Masz panie nowego poddanego. Czas, by wsławić. Okej, ty spróbuj atakować to. Oto, czego nauczyli mnie w Sherwoodzkim lesie. Oto święte duchy czuwają nad nami. O, idealnie. Idziesz tu. Jakoś mi FPS-iki zaczęły chyba spadać, bo widziałem taki przeskok z 60 aż do 18. Szyć z łuku, czy nie szyć? Oto jest pytanie. Znaczy, mam nadzieję, że nie jest to zbyt takie głośne. Może jeszcze dialogi ściszę, to tak dosyć dobre. Efekty specjalnie muszą być takie dobre. Komunikaty w ogóle żadne, pogoda. Odgłosy pogody mogą być tu w ogóle takie. Powrót. No to co? Jeszcze wam chyba wiedźmy pokażę. Jak jeszcze te krowy wydoją z siebie całe swoje mleko, to może uda się wam pokazać jeszcze maga. Jeszcze czarodziejkę. Masz, panie, nowego poddanego. O, i mamy wiedźmę. Czego na psa urok? Po prostu dosyć trudno się tutaj kamerą przybliżyć. O, tak ona wygląda. Niech to licho. Byle nie za daleko, bo mnie w kościach łupie okrutnie. Te dialogi są po prostu przepiękne. Takie po prostu takie pięknie dopracowane. Pierzynę, więc. Ale twoje słowo jest dla mnie rozkazem. Jeśli chcecie więcej, łapkujcie i będzie drugi odcinek. Jeśli nie chcecie, to też łapkujcie, ale napiszcie w komentarzu, że nie chcecie w moim wykonaniu tej gry, ale mam nadzieję, że raczej będziecie chcieli. Więc do zobaczenia i jeszcze raz wam przypominam, że będę zmieniał nazwę na Centaler, więc chyba w następnym odcinku już będę wam mówił cześć Centaler, cześć tutaj Centaler, albo jakoś inna będę mówił, więc ja się żegnam i do zobaczenia, cześć.